Czy pan starosta? Pan starosta, jest mi moment. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Szanowni państwo, drodzy państwo nagrodzeni i wszyscy, że uczestniczyli w tym pięknym plebiscycie. Gratuluję tu właśnie Bartolomiej Hajmielec, po raz czwarty już taką imprezę zorganizował. Jest to docenienie ludzi, którzy naprawdę poświęcają się dla naszego terenu. Jest to piękna sprawa, jak pan redaktor powiedział. Hajmielec codziennie odwiedza ile tysięcy? 15 tysięcy. W tych 15 tysiącach jestem oczywiście ja. Zawsze przed snem, kiedy już jestem zmęczony, to jedną z rzeczy, którą robię, to właśnie oglądam Hajmielec, przychodzę na Hajmielec. I drodzy państwo, właśnie z tego portalu między innymi wiecie, co się dzieje w naszym pięknym starostwie w powiecie mieleckim. Dzieją się różne rzeczy, portal to przekazuje, ale to, co przekazuje, to proszę państwa, to jest naprawdę prawda. Komentarze piszecie państwo wy. Nie wiem, czy akurat wie, co tu się liczy. Ale my mieszkańcy, nasi mieszkańcy piszą te portale, znaczy te komentarze. I te komentarze, według mojego zdania, są całkowicie realne i prawdziwe. Są pochwały, są nagany jako samorządowcy, jako politycy, jak pani poseł powiedziała. Musimy mieć twardą skórę, grubą skórę. Musimy przyjąć wszystkie uwagi, wszystkie zastrzeżenia i spostrzeżenia naszych mieszkańców. Także życzymy państwu jako portalowi nie 15, 30 tysięcy wejść w ciągu doby. Państwu nagrodzonym życzymy satysfakcji, że mieszkańcy potrafili docenić zacnych ludzi. Dużo było zacnych, ale wiadomo, że wszyscy zacni nie mogą być. Następny plebiscyt będzie za rok. Mam nadzieję, tak kolejny tak będzie, bo to czwarty, piąty i kolejny będzie, jak się dużo odpoczyna, a to w dobrym kierunku idzie, to na pewno nikt nie będzie chciał tego szybko zakończyć. Nie? Także życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego, miłego towarzystwa, zespół ładnie przygrywa, melodie takie naprawdę do ucha i do serca, dużo radości, spokoju i wszystko z najlepsze. Dziękuję bardzo.